Pewnie większość z was wie, jak atakować, jak napażać na króla całą swoją mocą. Natomiast co zrobić, kiedy nie da się zaatakować, kiedy nie ma headmondu na szachownicy? Kto wam wtedy pomoże? Ja. Zapraszam do tańca. Moje serii poświęconej końcówkom nie za bardzo chciałbym tutaj y, się zastanawiać nad teoretycznymi końcówkami. Bardziej chciałbym, żebyście zobaczyli takiego praktycznego y, grania, pewne schematy, żebyście zapamiętali jak najwięcej, bo to Wam tak naprawdę pomoże. Końcówki teoretyczne nie tak prosto spamiętać, gdzie jest remis, gdzie jest wygrana, w co iść. Natomiast pewne schematy w głowie musicie mieć, żeby zapamiętać i będzie Wam o wiele łatwiej. Zaczniemy dzisiaj od takiej partii, która no, odkąd tylko ją zobaczyłem, mówię: Kurczę, no to jest to. To jest ta partia, która ma w sobie wszystko ma wszystkie te idee, które trzeba znać. mi grał nikt inny, jak Geniusz Końcówek, Magnus Carsen, a Czarnymi taki młody, młody Wilczek, yy, utalentowany Daniel Dubow, znany właśnie z takiej agresywnej gry. Zobaczmy, jak takie starcie się zakończyło. Partia z Erfing's Masters, yy, turnieju, który jeszcze miał miejsce. W grudniu 2020 roku, czyli świeżynka praktycznie mm, nie tak dawno zakończona. Mm, przejdziemy szybkim ruchem ręki do tego typu pozycji. Magnus grał, przypominam, białymi, Dubo czarnymi, i w tym momencie czarne zagrały ruch wieża C6. No, o co tutaj w ogóle chodzi? Zauważcie, że na dzień dobry widać, białe mają pionka więcej, ale bardzo często w tych końcówkach wieżowych pionek więcej nie wystarcza do wygranej. I co teraz robić? Trzeba znaleźć jakąś szansę, żeby tego przeciwnika gdzieś ograć. Magnus na pewno miał do wyboru grać taki ruch C4, jak pobronić pionka. Tylko problem polega na tym, że teraz po ruchu wieża C5, przykładowo król idzie na F1, król idzie na F6, król E2, czarne zagrają po prostu wieża A5, prędzej czy później, i ta wieża, która stoi na E4, nie jest w stanie wszystkich pionków obronić. Jeden z nich pada, partia zakończy się remisem, nie ma tematu. Więc już pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, jeśli możecie wybrać między aktywną obroną, a pasywną, to wybierzcie, nie powiem zawsze, ale w 99% aktywne granie, żeby tego przeciwnika waszego atakować. Nastąpiło A5, wieża bije C3. I wieża 4. Od razu, jak jest tylko okazja, wieża ma stać z tyłu za tym pionkiem, żeby ten pionek miał prostą linię do zostania Hetmanem, żeby nikt mu nie przeszkadzał. W miarę możliwości, żeby wieża nie stała przed nim, tak? Tutaj bo wtedy pionek zobaczcie, dojdzie, dojdzie, i już tam blokada. Wieża nie ma się dokąd ruszyć. Natomiast wieża ma stać za pionkiem, żeby ten pionek zasuwał jak najszybciej. Nastąpiło wieża B3. Pionek idzie, wieża B8. No i teraz wieża stanie i, i czarne będą liczyć na to, że ten król podejdzie szybciutko, więc jeszcze się wstrzymał, król podchodzi, król f6, król e2, król e6, król d3, król d5, wieża d4, spróbował go tutaj wyszachować, żeby w którą stronę musiał iść, albo tu, albo tu, król poszedł na c6, wieża c4, szach, bardzo sprytny szach, dlaczego sprytny, no bo teraz, Dubow oczywiście wiedział, że nie może pewnego ruchu zagrać, zagrał król D6. Natomiast mam do was pytanie, czy ruch król B6 byłby w tym momencie dobry? Okazuje się, że jest to ruch przegrywający. Dlaczego? Ponieważ po wieża B4, król A7, wieża bije B8, król bije B8, powstaje nam końcówka pionowa, gdzie ważny jest właśnie pionek. Oddalony wolny pionek, najlepiej bandowy. I aktywność króla. No, już nie ma niczego innego poza tymi królami. I teraz król Białek zasuwa szybciutko raz, raz. Mogę nawet tędy, mogę na B5. Jak zbiję, król idzie na C6 i zobaczy. Chwilowo pionek jest mniej, ale zaraz zgarniemy tego. Przykładowo po takich wyścigach mm, królewskich król idzie tu. Można biegać, biegać, ale koniec końców ta partia zakończy się. Dobrze dla białych, ponieważ on jest szybszy, tak? Ta aktywność króla w końcówkach pionowych jest już decydująca. Z tego względu ruch król B6 nie jest możliwy. Trzeba wracać i wieża F4. Próbuję jeszcze go wyciągnąć, żeby te pionki przeciwnika jak najbardziej osłabić. Nastąpiło F5, szach, król C6, wieża C4 znowu, król D6. No i teraz już nie ma co szachować, nieskończoność, król idzie... Na aktywne miejsce centralna strategia, nawet w takiej końcóweczce. Wieża A8, znowu stawiamy wieżę z tyłu. Król C6 i wieża A2. Taki bardzo sprytny, wyczekujący ruch. Liczy na to, że ten król zniknie, i wtedy nasz król będzie mógł iść do przodu. I tak też następuje. Było tak. Król D5 po raz kolejny nie ma się co bać wymiany tych wież, ponieważ nasz król dominuje i znowu będzie to, ten sam scenariusz, król będzie jak najszybciej zasuwał, aż te pionki wszystkie zgarnie, hmm, więc czarne po król D5 zagrały wieża D8, król E6, wieża A8 i teraz szach, król B 6 hola hola, ale teraz już kolega to ty wież nie wymienisz, przecież w tym momencie, jeśli Magnus zagrałby wieżę A2, no to na król B7 można co prawda wymienić wieżę, ale już nie z tym samym skutkiem, tak? Bo ten pionek przecież będzie zasuwał szybciutko do hetmana, a nie zdobędziemy go, no bo król B7 już partia jest przegrana. Więc o co mu chodzi? Zobaczcie, Magnus tak bardzo wierzy w aktywność swoich figur, że oddał swojego pionka praktycznie za darmo, właśnie za tą aktywność. Pamiętacie, yy, początkowa pozycja, którą mieliśmy, białe miały pionka, pionka więcej. Teraz mają pionka mniej, ale i tak to one ciągle... Yy, Dominują, decydują o tym, jaki będzie wynik partii. Nastąpił Król D5, wieża E8 i Król C6. No i o co chodzi? No, przede wszystkim chodzi o to, że grozi. Ma dwie ruchy. Król przeciwnika jest odcięty maksymalnie. On jest na bandzie, najgorsze możliwe miejsce. Kolejna rzecz, chowajcie do kieszeni, zapamiętajcie, jestem tutaj. Jeśli macie możliwość odcinać króla, to róbcie to jak, naj, jak najdalej się da, żeby on później miał daleko biegać właśnie po te pionki tak im on jest bliżej centrum tym szybciej będzie atakował wasze piony nastąpiło wieża E6 król C7 no i taka pozycja zaczyna być bardzo nieprzyjemna niby mamy 3 na 3 na jednym skrzydle ale zdecydowanie nasz król jest aktywniejszy po tym obrazku który właśnie tutaj widzimy wieża odcina króla tak nastąpiło F4 bardzo słuszna decyzja dubowa Chcemy, kiedy się bronimy, chcemy wymienić tych pionków jak najwięcej, żeby um, została mała liczba, um, czy mała ilość tych pioneczków. Teraz nastąpiło król D7. Dlaczego nie zbić za darmo? A dlatego, że te pionki teraz są bardzo brzydkie, mamy dużo wysepek, one jakby nie działają wspólnie, tak, w jednym celu i po takim ruchu cichym, jak król A5, król D7 okazuje się, że po F6 ta wieża nasza jest teraz beznadziejna, a jak tu wymieni, to jeszcze yy, czarne mogą przez chwilę próbować tam grać na wygraną. Oczywiście, remisem się partia zakończy, ale nie ma co sobie tak tych pionków psuć. Więc po f4 zagra, zagrał Magnus. Król d7, wieża e1 i g4. Trzyma tych pionków jak najwięcej na szachownicy. Nastąpiło wieża h1, tak słusznie, chce zdobyć tego pionka. A Magnus sprytnie, a może mi tutaj zbijesz pioneczka za darmo. Kto wie? Oczywiście znowu ten mat tutaj jest, więc trzeba uważać. Dubow zagrał król A5, no to Magnus się bawi z nim w kotkę i myszkę król C5, król A4 i teraz wieża B4. Król został zaciągnięty. Mamy widełki na króla i pionka. Król A3, wieża b 4 wieża H2 i maksymalna aktywność. Zobaczy, wieża F7. Gdzieś tu atakujemy, gdzieś jest szansa, może kiedyś szachować tego króla, ale przede wszystkim już robi miejsce, żeby ten pionek. F zasuwał ile tylko fabryka dała w tej pozycji. Nastąpiło w partii król B3. Być może trzeba było próbować zagrać H5, tak? No, wydaje się taki naturalny ruch. Przecież wieża, znaczy pionek powinien iść tutaj jak najszybciej, też stać się Hetmanem. Ale po G5 przykładowo H4. Król może nawet podejść szybciutko na D4. Jeśli bym zamknął oczy i jechał tym pionem cały czas, no to. Po raz kolejny widzicie, tak jak mieliśmy na początku, kiedy pionek stał na A5 biały i wieża na A4 wspomagała tego, tego pionka, stała z tyłu. Tak samo tutaj ta zasada też ma poparcie. Wieża stoi z tyłu, a ta wieża przeciwnika w złym miejscu. Pionek nagle nie ma jak dalej iść do przodu. I powierza bije F2, wieża H3 szach. Uwaga na króla. Powiedzmy król B4 i wieża H6. Ta pozycja. Niestety może się okazać znowu przegrana. Bo gdyby ten król był gdzieś tutaj bliżej tego narożnika, wszystko byłoby pod kontrolą. Ale dzięki temu, że on go tutaj odciął, tak po tej linii B na początku, król ma bardzo daleko i nie ma szans. Nie ma szans tego uratować. Nastąpił król B3. No to już nie czekamy. Jedziemy z koksem. F4, król C3, F5. Bicie, bicie. Dubow zagrał wieża A2. Żeby dawać szachy z boku, jak to się tutaj ładnie mówi, tak? wtedy te szachy będą na tego króla możliwe. Tylko problem, że ta wieża jest bardzo blisko. No i ten król jest taki odcięty. On nie ma, zobaczcie, jak się przedostać przez połowę szachownicy. Nastąpił król D5, wieża A5, szach, król E4, wieża A4. Król znowu Dobrze, przodu, Widzicie takie czary mary królem. H5 w końcu ruszył, ale teraz już niestety jest za późno. Nastąpiła wieża H7, znowu wieża z tyłu, H4 i F6. No zobaczymy, kto będzie pierwszy. Wieża A5. Król poszedł do przodu, szach. Król się schował za pionem, wieża A4 i teraz F7, wieża G4, szach. Jeśli zagrałbym wieża F4, to tutaj kolejna rzecz taka bardzo fajna, natomiast nie, nie jedyny ruch, który wygrywam, bo można zagrać nawet wieża H8 i po prostu dorobić pionka, ale można też pewnie w tym momencie zbić, wieża musi odejść i dorabiamy hetmana, tak, też taka rzecz się może wydarzyć, natomiast po, F, po f7 nastąpiło wieża g4, król f5 i wieża g1, ostatnia pułapeczka do końca musicie być czujni, żeby tutaj nic nie postawić, o co chodzi, no już można złapać za, za hetmana, tak, czy pionka dorobić i postawić tam hetmana i nagle można tylko uderzyć się w czoło. Co ja zrobiłem najlepszego, tak? No i w tym momencie pozycja znowu zakończyłaby się tutaj remisem, więc czujność do końca. Nastąpiło wieża G1, i teraz magnus zagrał taki ruch jak wieża H4, wieża F1 już nie została zagrana, ponieważ czarne się poddały. Dlaczego? Jeśli szach, wieża zasłania się, jest tutaj tarczą dla króla i dla piona i nie ma obrony przed. Mm, do robieniu headmana, tak, no takie zwycięstwo właśnie zgodnie z tymi zasadami, tak, tu nawet nie było jakiejś wielkiej teorii, bardziej on wiedział do czego dążyć, wiedział, że ma stawiać na aktywność króla na aktywność wieży, że ma stawiać wieżę za pionkiem ma być wolny pionek, który odciąga uwagę, ciągle był gotowy na to, żeby przejść w jakąś pionkówkę która jest wygraną, o tych rzeczach musicie pamiętać i niech wam to pomoże tak jak pomogło Magnusowi w tej partii. Jeśli Wam się podobało, podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i będę starał się Wam objaśniać tego typu przykłady jak najwięcej, jak najczęściej. Także do zobaczenia i dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam.